Od czasu do czasu. Powiedzmy, że w tych ostatnich tam 10 tygodniach przed startem docelowym fajnie jest poznać smak takiego mega, mega wysiłku, a pewność siebie budowana na tym, jak idzie nam super, no nie jest zbyt trwała. Są treningi, które, nie wiem, będą nas męczyć przez 4, 5, 8 tygodni, 2-3 miesiące i my je porzucimy, a później się okaże, że dzięki temu po pół roku biegamy zupełnie inaczej. Czy jakbym spotkał małego Bartka, który by zawalił bieg, to ja bym podszedł do niego i powiedział: ej, ty śmieciu, co ty zrobiłeś i jesteś do niczego? No nie podszedłbym, bo nie jestem socjopatą. Cześć, nazywam się Bartek Walkowski, a to jest kolejny odcinek Q&A z RAF Radical, gdzie odpowiadam na Wasze pytania dotyczące biegania, które zadajecie mi w postach na Facebooku, Instagramie oraz pod poprzednim filmem z Q&A na YouTubie i od pytań z YouTuba zaczniemy. I pierwsze pytanie z YouTuba od Mr. Carefree Chris. Na YouTubie są najlepsze niki. Cześć, super rady, dzięki, na pewno przyda się kolejna dawka super wiedzy. Chciałbym zapytać jedną rzecz. Jak widzisz okres pomiędzy półmaratonem na wiosnę w kwietniu, który jest głównym startem w tym okresie, a maratonem w grudniu? Jest to okres bardzo długi i chciałbym go dobrze zaplanować. 14 tygodni przed maratonem to BPS, w tym 2 tygodnie taperingu i wcześniejsze 5-7 tygodni wprowadzenia do takich bodźców jak prędkości startowe. Czy radziłbyś w tym przypadku robić, co radziłbyś w tym przypadku robić pomiędzy majem a lipcem? Kiedy to można zacząć wprowadzać bazy i kiedy można zacząć powolne wprowadzanie bazy i przygotowań do pod BPS maratoński? A się zakręciłem. Słuchaj, jeżeli jest duży odstęp między półmaratonem i maratonem, to warto go wykorzystać, żeby złapać ten mityczny zapas prędkości. Więc po półmaratonie w kwietniu skupiłbym się może na obieganiu na piątkę, na dychę, nawet na 1500 czy na trójkę można znaleźć jakieś zawody na bieżni i próbować jak najszybciej pobiec na półtoraka, na trójkę, na piątkę, bo wtedy, jak będziemy szybsi na tych takich naprawdę dosyć krótkich, jak na długodystansowców, dystansach, to później tempo maratońskie będzie się wydawało bardziej komfortowe, będzie trochę taki, wiesz, rozrzut i dzięki temu będziesz no, łatwiej mógł wejść w tempo maratońskie. No, nie da się ukryć, że zapas prędkości trzeba mieć, więc zanim zaczniesz budować bazę do wejścia w BPS, czyli tak jak dobrze zauważyłeś, no, można 14 tygodni BPS-u, jakieś 5 tygodni wprowadzenia do niego, a wcześniej po półmaratonie no, zrobić jakieś krótkie roztrenowanie, a później wejść w taki trening, gdzie będziesz biegał krótko, ale szybko. Dawid 1989 Kitowski. Co u Ciebie zdaje egzamin w ostatnim tygodniu, maksymalnie dwóch przed docelowym biegiem w połówce? No, w ostatnim tygodniu przed połówką to już tylko odpoczynek, ale też pamiętajmy, że ten odpoczynek przed startem docelowym to nie może być samo człapanie, chociaż znam mocnych biegaczy czy mocne biegaczki, które na samych rozbieganiach ostatni tydzień nie żyją, ale dobrze jest wprowadzić sobie jakieś rytmy krótkie, typu 10 razy 20 na 40, na przykład we wtorek, czy jakieś króciutkie podbiegi. Powiedzmy, że w środę jakiś delikatny, krótki, ciągły, czyli takie drugi zakres, może troszkę szybciej. Ale też, no nie wiem, no 6-7 km max i wtedy dopiero czwartek, piątek, sobota już raczej luzować parę rytmów na pobudzenie, żeby się nie zastać i to tyle, no ale przede wszystkim odpoczywać i dobrze się nastawiać. Taki ostatni mocny trening, no to 8 dni przed startem, czy to maraton, półmaraton, czy dycha. Deny95, pytanie z cyklu przekręcanie śruby na treningach. W planach start w maratonie na jesień i zejście poniżej 3 godzin, więc na razie się bawię się różnymi jednostkami. Ostatnio zrobiłem trening 5 razy kilometr z przerwą 60 sekund. Powtórzenia od 1 do 4 wyszły o około 3,45 na kilometr, ostatnie 3,20.
przy czym ostatni oceniam na 9,5 na 10 w skali wysiłku, reszta to 7 na 10. Czy taka mocna jak na moje standardy końcówka ma w ogóle sens? I pytam w ogóle, bo lubię pójść na prawie max przy końcówkach takich treningów, trochę wychodząc poza założenia. Czy nie wyrządzi to większej szkody niż pożytku? Tamci chłopaki już zaczęli trochę odpowiadać w komentarzach na YouTubie. Ogólnie 5 razy kilometr to jest taki klasyczny trening z Danielsa VO2 Max, tylko no Daniels robi to na zdecydowanie dłuższej przerwie. Jeżeli 4 km, pierwsze 4 powtórzenia biegałeś po 3,45, ostatnie 3,20 i to jest 5 razy kilometr, no to też oczywiście zależy od tego, jaki był cel tego treningu, no bo kilometrówki można biegać naprawdę, naprawdę różnie, ale podejrzewam, że po prostu było za wolno między pierwszym a czwartym, stąd ten duży zapas, więc ja na przyszłość trochę bym podkręcił i od początku biegał szybciej niż te 3,45. Co do tego ostatniego powtórzenia na treningach, od czasu do czasu, powiedzmy, że w tych ostatnich tam 10 tygodniach przed startem docelowym, fajnie jest poznać smak takiego mega, mega wysiłku, ale to jest dosłownie 2 razy może przez ten cały okres 3. Natomiast no nie ma co tydzień na jakimś powtórzeniowym treningu dawać ostatniego powtórzenia, ostatniego kilometra czy ostatniego jakiegokolwiek odcinka w pałę totalnie do odcinki. Lepiej zachować sobie ten delikatny zapasik, a do odcinki pójść naprawdę. Ja w tych przygotowaniach do dychy w Poznaniu, czy do półmaratonu, który będzie 3 tygodnie później, do odcinki poszedłem podczas startu na dychę kontrolnego w Walencji, no to ten ostatni kilometr to tam szedł mocno i później nie pamiętam, nie było takich treningów, żebym poszedł i padł, nie? Tak, żebym nie mógł złapać oddechu. Były ciężkie oczywiście, ale nie do oporu, więc z tym trzeba naprawdę uważać. I tak też ci koledzy tam pisali. Pytania z Instagrama. Michał Hulewicz. Jaka jest korelacja między pewnością siebie na starcie, a wykonanym treningiem i czy pomimo dobrze przepracowanego okresu przygotowawczego przez stres startowy możemy nie sprzedać swojej dyspozycji na starcie docelowym? Oczywiście, że stres może nas, Michał, zjeść i wiem, że jakby ty o tym doskonale wiesz. Tu bym zwrócił uwagę na coś innego. Budowanie pewności siebie na wykonanych treningach jest intuicyjne, jest czymś, co wiele osób i ja też przez wiele lat uważałem, że tak jest, że trzeba wykonać wszystko super i wtedy jest się pewnym siebie. Tylko że no będąc pewnym siebie, jak wszystko idzie super, to każdy głupi może być i to wcale nie jest pewność siebie. Pewność siebie jest wtedy, kiedy niezależnie jak się, czy wszystkie treningi wyszły dobrze, a na ogół nigdy nie jest tak, że wszystko wychodzi w 100%. Czy były jakieś gorsze momenty, czy były jakieś gorsze momenty też poza treningowo, no to mimo tego, co się dzieje na treningu i poza nim, jak wtedy jesteśmy spokojni, pewni i ufamy sobie, to jest pewność siebie. A pewność siebie budowana na tym, jak idzie nam super, no nie jest zbyt trwała, ona szybko się rozsypie, jak napotkamy jakieś przeciwności, a na pewno napotkamy, bo normalne jest w treningu, że czasem zaczyna iść ciężko, czy na zawodach. I my musimy budować pewność siebie na tym, że ufamy sobie, że sobie poradzimy ze wszystkim, co spotka nas na treningu czy na zawodach, bo sobie to wypracujemy i tak buduje się pewność siebie, a nie tym, że wszystko idealnie idzie na treningach. Papaj 09 nawet. Czy pozytywne podejście do życia na co dzień pomaga też w bieganiu? Oczywiście. Dzięki temu lepiej wchodzą treningi, jak uważasz, a może to właśnie dzięki bieganiu budujemy nasze pozytywne podejście i życzliwość. Pozdrawiam, miłego dnia. Pozdrawiam. Słuchaj, pozytywne podejście ogólnie do życia bardzo pomaga w bieganiu. Pamiętajmy, że na początku, i to chyba jeszcze padnie w tym Q&A, na początku my jesteśmy
ludźmi, a dopiero później jesteśmy biegaczami, więc pozytywne nastawienie tak ogólnie bardzo pomaga do treningu, bo my jesteśmy mniej zestresowani, nasze ciało jest mniej napięte, nie tracimy niepotrzebnie energii na jakieś trudne sprawy. Wiecie, jak ktoś zaczyna narzekać na cokolwiek, nie tylko sportowo, to ja odchodzę, nie słucham nawet tego, nie wchodzę w jakieś dyskusje, bo to nie ma sensu. Staram się podchodzić z życzliwością bardzo, z wdzięcznością do tego, co mnie otacza, co mnie spotkało w życiu. I to naprawdę, naprawdę pomaga w bieganiu i to tak mocno. Lekkoduch, czy na bieżni wolisz kręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czy na odwrót, a może bez różnicy? U mnie jest różnica. No, przyzwyczajony jestem do biegania w lewo, bo prawie zawsze jak ktoś inny jest na bieżni, no to trzeba w lewo pobiegać, żeby się nie zderzyć. Natomiast jeżeli macie okazję, a biegacie bardzo dużo na bieżni lekkoatletycznej, to fajnie jest odkręcić. Ja na przykład rozgrzewki i schłodzenia biegam w drugą stronę, chociaż to są zupełnie inne przeciążenia na nogi. Ale jeżeli mielibyście okazję, bo stadion byłby pusty i tak dalej, to od czasu do czasu warto pobiec w drugą stronę na bieżni, żeby po prostu nie obciążać tej wewnętrznej lewej nogi. Just Run It, czy zrobienie roku przerwy od maratonu i skupienie się na wyżyłowaniu wyniku na krótszych dystansach, głównie piątka, może nawet 1000-1500, to dobry pomysł, by w kolejnym sezonie w maratonie zrobić większy przeskok? Czy koniec końców, dzieląc pierwszą połowę sezonu na krótkie dystanse, a drugą na maraton, w dwuletniej perspektywie wynik będzie zbliżony? To ciężko powiedzieć. Wszyscy, którzy trenują, wiedzą, że nie ma prostych recept na wszystko. Na pewno skupienie się na złapaniu, tak jak wcześniej już odpowiadałem na inne pytanie, na zapasie prędkości i obieganiu się na dużo wyższych prędkościach niż ta maratońska, pomoże nam w treningu maratońskim, a czy odpuszczenie jednego sezonu maratońskiego i skupienie się w ogóle w całości na półtoraku czy na piątce i dopiero za rok maraton, czy dzielenie 2 lat po pół roku będą miały inne skutki, ciężko powiedzieć. Może już bardziej, nie wiem, pierwszą część roku 1505, druga część roku dycha, półmaraton i dopiero później maraton. Może tak. Warto jest po prostu się nie zaklepywać treningiem maratońskim, szczególnie na początku swojej przygody z bieganiem. Przez pierwsze parę lat fajnie, jak ktoś chce biegać maraton, ok, ale żeby nie było walenia ciągle tego treningu maratońskiego, bo to nie pozwala wykorzystać pełni waszych możliwości. I teraz Lena 88621. Pytanie z serii dziwne, nie ma dziwnych pytań. Spaceru biegaczy, zakładając amatora biegającego 5-6 razy w tygodniu około 60-70 km, czy codzienne spacery wspomogą regenerację, czy jednak ją pogorszą i negatywnie przełożą się na trening kolejnego dnia? To wszystko zależy od tego, jaki spacer. Mi się zdarzało iść na spacer 15 km po ciężkim treningu i to nie był dobry pomysł, ale ogólnie jakieś krótkie, nie wiem, 30-minutowe, 40-minutowe, godzinne spacerki nie powinny zaszkodzić, jeżeli to będzie spacer. Poza tym, że wspomogą taką regenerację, że przepompują mięśnie, je odżywią, bo będzie lepiej krew w nogach pracowała, no to spacer ogólnie rozluźnia i pozwala nam być bardziej zrelaksowanym. Jeszcze jak zabierzemy na spacer kogoś bliskiego, będzie to sympatyczny spacer w jakichś ładnych okolicznościach, to myślę, że 100% pomoże. O ile nie będziemy przesadzać, no jeżeli nie będziemy mieć czasu na spacer i ten spacer na siłę gdzieś tam wciśniemy w swój kalendarz i rozpiskę dnia, no to tam może być różnie. Ale nie wiem, można wrócić z pracy spacerem, jak będzie ładna pogoda i to myślę, że pomoże, nie powinno zaszkodzić. Luke Furrun.
Hej, na internecie jest teraz tyle różnych planów treningowych, teorii biegowych, od biegania 80% wolnych treningów, żeby biegać szybciej, pobieganie 3-4 razy w tygodniu, 2 razy wolno, 2 razy szybko. Jak nie dać się zwieść, nie tracić niepotrzebnie czasu na sprawdzenie różnych teorii, na kim się wzorować najlepiej, która szkoła teoria jest najbardziej uniwersalna. Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Jeżeli ktoś chce biegać po prostu for fun dla zdrowia, to dużo spokojnego biegania i tylko kilka centików co jakiś czas będą najlepsze. Jeżeli ktoś chce wycisnąć siebie maksa, no to czasem trzeba zaryzykować i biegać więcej tego mocnego biegania, ale to prawda, że przeważająca część treningu powinna być komfortowa i spokojna. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalne podejście. Dla jednej osoby będzie działało to, dla innej to. I myślę, że warto jest pokombinować, poeksperymentować z różnymi podejściami, z różnymi modelami, z różnymi szkołami i wyciągać to, co jest dla nas dobre, to, co nam się podoba i to, co na nas działa. Chociaż oczywiście ciężko powiedzieć, kiedy to powinno zadziałać, bo są treningi, które, nie wiem, będą nas męczyć przez 4, 5, 8 tygodni, 2-3 miesiące i my je porzucimy, a później się okaże, że dzięki temu po pół roku biegamy zupełnie inaczej. Więc to jest bardzo ciężki temat do analizy, tak ogólnie. Ja sam nigdy nie wiem, kiedy trening zaczyna oddawać, kiedy jeszcze warto popróbować. To jest naprawdę ciężka rozkmina, ale warto próbować, warto poznawać różne szkoły, czytać, pytać, dlaczego tak się biega, a nie inaczej. Pytać, co to ma dać, jak powinniśmy się czuć, chociaż z drugiej strony też nigdy jeden człowiek drugiego nie zrozumie, co oznacza, tak jak tu było w poprzednim pytaniu, że ktoś się zmęczył 9,5 na 10. Dla mnie 9,5 na 10 to jest zmęczenie, że leży na chodniku, leży na mecie, dusi mnie, nie wiem, co się wokół mnie dzieje, kręci się w głowie i nie wiem, czy wyleci mi to, co jadłem na śniadanie górą czy dołem. To jest 9,5 na 10. A dla innych 9,5 na 10 to stanie ktoś i powie: o Jezu, ale się zmęczyłem, to było ciężkie, nie chcę tego powtarzać. Więc trzeba próbować. Im więcej poznamy różnych metod, tym lepiej. I nie sądzę, żeby to była strata czasu. Wszystko nas jakoś uczy, wszystko może nas rozwinąć. Nawet jak gdzieś zawędrujemy w ślepą uliczkę, to warto wyciągać z tego jakieś wnioski dla siebie na przyszłość. I pytania teraz z Facebooka. Przypominam, że jedno z nich będzie nagrodzone zestawem ubrań od Raf Radical, więc jeszcze tego nie było. Czyli już wiecie, że będą to facebookowe pytania. Łukasz Godlewski. Czy trening na bieżni elektrycznej wpływa na technikę biegu, jej poprawę oraz czy wpływa na łatwiejsze oswojenie się z prędkościami startowymi? Dosyć duży wpis na bloga jest na stronie Raf Radical na temat biegania na bieżni mechanicznej. Według mnie, jeżeli ona jest oczywiście dobrze skalibrowana i tak dalej, no to możemy oswoić się z szybszym bieganiem. Ja nie jestem za tym, żeby ustawiać nachylenie, tylko po prostu, żeby sobie biegać kilka sekund szybciej na tej bieżni mechanicznej, no bo to odpowiada na jakby warunkom biegania na zewnątrz. I wtedy nogi nam się szybciej kręcą, jest krok dłuższy, więc możemy się przyzwyczaić do trochę innej mechaniki ruchu, takiej do biegania szybszego. Są badania mówiące o tym, że bieganie na bieżni praktycznie nie różni się biomechanicznie od biegania na zewnątrz. Jedyną różnicą jest to, że jest trochę mniej wykorzystywany mięsień dwugłowy uda, więc warto te dwójki sobie troszkę powzmacniać w inny sposób, jeżeli ktoś bardzo dużo biega na tej bieżni, ale też pamiętajmy, że masa mocnych biegaczy biega dużo na bieżni, Mofarak biegał bardzo dużo na elektryku, Norwegowie biegają bardzo dużo na elektryku, także na pewno to nie wpływa negatywnie czy pozytywnie, no wiecie, no puszczamy tempo i naszym jedynym celem jest biec. Więc ja też się często łapałem na szybkim treningu, że jak już weszliśmy
jakby oswoiliśmy się z bieganiem na bieżni, no bo to też jest trochę dziwne na początku, nie? Że my kręcimy nogami, a wszystko wokół stoi. Więc jak jesteśmy oswojeni już z bieżnią, to też zauważyłem, że można złapać takiego luza, że my po prostu wystarczy nogami kręcić, tak? Więc oswajamy się z tym szybszym bieganiem. Możemy skupić się też na technice z tego względu, że no nie musimy uważać, że wpadniemy w dziurę, że ktoś nam wybiegnie z boku, że pies jakiś wyleci, dziecko, że jest jakiś piasek rozsypany na chodniku. My się skupiamy tylko na tym, żeby ładnym krokiem pobiec. No i często są też lustra w siłowni, więc możemy się troszkę skontrolować, więc tak, bieganie na bieżni może poprawić technikę, jeżeli robimy to świadomie. 2. Jakie jest Twoje podejście do badań wydolnościowych ustawiania stref i VO2 max podczas testu? Nigdy nie miałem testu wydolnościowego takiego biegowego. Miałem na studiach troszkę inaczej, inny. W sensie też biegowy, ale nie taki jak biegacze sobie robią. Moje podejście jest takie, że szczególnie u osób amatorsko biegających, czy nawet mocniej trochę niż amatorsko, ale no nie będącymi w topie, raczej jest to trochę bez sensu z tego względu, że to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli ludzie są często nieprzyzwyczajeni do biegania na bieżni, czyli ktoś idzie na test, ma biec na bieżni, więc od razu biegnie inaczej. Jest spięty, biegnie mu się niewygodnie często, dodatkowo się stresuje, że ludzie są obok i patrzą i go będą testować. Sama nazwa test już trochę zmienia nasze podejście do tego. Dodatkowo maska, tu nakuwanie, to, tamto. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że żeby to było odpowiadało rzeczywistości, to tych testów trzeba pewnie przejść 5-6. Żeby człowiek był już bardziej oswojony, no a później dosyć często je powtarzać, no bo jednak zmienia nam się. Poza tym widząc często analizy takich testów, no dochodzimy do jakichś często absurdów, jakichś dziwnych temp treningowych. Też pamiętajmy, że no jeżeli naszym trenerem, który nas codziennie dogląda, nie jest spec od fizjologii, to też ciężko będzie powiedzieć, bo trzymanie się sztywno stref tętna oczywiście jest bezpieczne, natomiast no nie pozwoli wyciągnąć maksa. To znowu wracamy do tego, czy ktoś chce biegać w miarę bezpiecznie i for fun dla zdrowia, czy chce wycisnąć jak najwięcej, no bo te testy wydolnościowe kojarzą się z wyciskaniem jak najwięcej, no a na tętno ma bardzo wiele czynników wpływ i tak naprawdę jeżeli bardzo, bardzo doświadczony trener nie jest na treningu, nie mierzy tego tętna, kwasu i tak dalej z boku i nie analizuje na bieżąco, nie wypytuje cię, nie wiem, jaki miałeś dzień, nie wie, jak wyglądał twój dzień, to jest to takie trochę przerost formy nad treścią. Ja bym wolał te pieniądze przeznaczyć na fizjo i na psychologa sportowego. Ariel i Miołek, którego biegacza z kraju i lub zagranicy podziwiasz najbardziej i dlaczego? To jest trudne pytanie, ja się zastanawiałem i powiem, i żeby to nie było, że to dlatego, że to mój trener, ale Piotrka Mielewczyka, bo on ma bardzo, chociaż na pewno nie jest idealny, jeżeli chodzi o swoje podejście do biegania i ja to dokładnie wiem. Natomiast nie wiem, nie. Ze względu na swoją pracę, ze względu na przebywanie w środowisku biegowym, poznałem wielu biegaczy, też od tej strony takiej prywatnej, nieoficjalnej, nie tej kreowanej w mediach. I no niestety biegacze są jak inni ludzie, czyli no nie do końca zawsze to, co się kreuje w mediach, jest prawdą. I podziwianie kogoś, no to można podziwiać jego wizerunek, który jest stworzony tak czy inaczej i wiecie, niektórzy z super wizerunkiem w mediach, no okazują się, że nie do końca są wzorami do naśladowania z różnych względów i nie będę się tu zagłębiał i chodzi o względy sportowe, już pomijając czysto ludzkie, a są zawodnicy, którzy w mediach się kompletnie nie udzielają i na przykład by nam nie przyszło do głowy, że trzeba kogoś podziwiać,
Tak naprawdę w życiu prywatnym, jak się go pozna, no to można powiedzieć, że się podziwia. Ale jeżeli miałbym wybrać dwie osoby, to jest to Piotr Chmielewczyk i Mariusz Giżyński. Chociaż myślę, że każdy z nich, jak każdy człowiek, ma wady i myślę, że pewnie nie są jakimiś ideałami, tak? No, z zagranicy kompletnie, mimo że poznałem paru biegaczy osobiście, no to nie powiem, że nie wiem Kipchoge, bo ja nie wiem, jaki jest Kipchoge tak naprawdę, a nie wykreowany przez sztab PR-owców ZN Running. Także uważajcie na podziwianie ludzi z internetu, bo to różnie może być. Grześ Olejarczyk, jaki wpływ na twoje wyniki miała hipoksja, tlenoterapia? Hipoksja, ciężko stwierdzić, miałam fatalne warunki, wyniki krwi i nie uważam, żeby czterotygodniowy obóz w prawdziwej hipoksji poprzedzony tygodniem w sztucznej Verzonie jakoś mnie przesunął. Czułem się super po tym przygotowaniu, ale nie jestem w stanie powiedzieć, że gdybym to robił na poziomie morza, to nie byłoby tak samo. Na pewno były duże inne plusy tego wyjazdu do Maroka w góry, ale czy to była hipoksja, to nie wiem. Tlenoterapii nigdy w życiu nie miałem. I druga część pytania od Grześka. Bo tak wiemy, że trzeba się dobrze odżywiać, żelazo i tym podobne i tak dalej, regeneracja, sen. I co z tym wysypianiem? Jak dziewczyna, żona w nocy nie może spać, to czy polecisz jakiś celibat przed zawodami tydzień, dwa? Bo jakby nie było, trochę energii to kosztuje. Pozdrawiam. Grzesiu, trochę chyba się zestresowałeś pytaniem o seks. Seks nie jest niczym złym, również przed zawodami, o tym było już w jakimś innym Q&A kilka miesięcy temu. Ogólnie seks fizycznie może trochę męczyć, ale jeżeli on bardzo męczy, to można zmienić albo pozycję, albo ktoś ma bardzo słabą wytrzymałość. Seks z osobą bliską po prostu zbliża, rozluźnia, daje uczucie takiego zaopiekowania, jest nam dobrze i on raczej pomaga w sporcie niż szkodzi. Także to jest odpowiedź na twoje pytanie. I teraz ostatnie pytanko od Miłki Wasiak. I to nic, że Miłka mnie tu, że drogi Bartku, że podziwia coś tam, moje Q&A i tak dalej. To nie jest kupione wygranie, kupiona wygrana. Po prostu Miłka zadała pytania, które chyba się wcześniej nie pojawiały w takiej formie, więc Miłka, to dla ciebie jest zestaw ubrań od Raf Radical. Skontaktuj się ze mną, przekażę ci wszystkie szczegóły. A tu pytania od Miłki. Jak biegać i nie zwariować? Pasuje ładnie na tytuł. Faktycznie, damy tak. Tu chodzi o wiele kwestii. Jak nie zapędzić się w ciągłą chęć progresu i gonitwę za życiówkami i czerpać radość i satysfakcję z tego, co się robi. Często w podcastach mówi się, jak bieganie zmienia życie na lepsze, jak wpływa na samopoczucie, zdrowie, zadowolenie z życia. Nie mówi się o tych negatywnych skutkach biegania i o tym, jak sobie z tym radzić. A niestety dotyka to ostatnio bardzo często biegaczy amatorów. Rozwalona gospodarka hormonalna u kobiet i mężczyzn, zanik miesiączki, ortoreksja i wiele innych zaburzeń na różnym tle. Jestem świadoma tego, iż nie jesteś w tych kwestiach specjalistą, ale tego mi w wielu wywiadach brakuje. Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka sygnalizacyjna, że przesadzamy z naszą pasją, jaką jest bieganie? Po pierwsze musimy, i to też już padło właśnie, musimy pamiętać, że najpierw jesteśmy ludźmi, później jesteśmy biegaczami. I ja jestem bardzo nastawiony na wynik, chcę robić życiówki, chcę być jak najlepszy. Ale pamiętam o tym, że sama droga, samo czerpanie frajdy z tego, że się robi postęp niekoniecznie mierzony czasem na zawodach, że się poznaje ludzi, że mamy jakieś tam środowisko biegowe, z którym gdzie część osób się dogaduje. Ja mam z bieganiem bardzo dużo kolegów, mam kumpli, przyjaciół, których poznałem przez bieganie i to jest bardzo ważne,
I z tego bierze się wynik, a nie odwrotnie. I o tym warto pamiętać, że droga, taki rozwój, on jest ważny i z tego bierze się wynik. Jeżeli wynik przesłania wszystko, jeżeli najpierw jest wynik, a później jest człowiek, no to znaczy, że jest problem. Sam wiem, że bieganie na pewnym poziomie, w ogóle sport na pewnym poziomie nie jest zdrowy do końca. I ja to akceptuję i pewnie znalazłbym dziesiątki lepszych aktywności niż mój trening, jeżeli chodziłoby o zdrowie. Tylko że tamte rzeczy nie dawałoby mi tyle radości i satysfakcji. Ale no, nie zajeżdżam się w ten sposób, że leżę całymi dniami pod kocem wymęczony treningiem. Dbam o całą regenerację i nie robię sobie krzywdy w taki sposób, jak mógłbym robić, gdybym po prostu rzucił wszystko i z jakąś chorą ambicją próbował wejść na jakiś swój wymyślony poziom. Więc no, umiar, zdrowy rozsądek i umiejętność postawienia sobie granicy jest ważna, ale no to każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie ma tą granicę. I jeżeli byłbym kobietą i na przykład super wynik w jakichś bardzo ważnych zawodach oznaczałby, że musiałbym wejść na 2 miesiące w taki trening, żeby mi zanikła miesiączka, słuchajcie, no może bym tak zrobił, ja nie wiem. Natomiast permanentne zmęczenie, rzucenie wszystkiego, bo trzeba biegać, no nie prowadzi do niczego dobrego. Znam małżeństwa, które się rozpadały przez to, bo ktoś sobie wymyślił, o, teraz będę probiegaczem. I zaczynał udawać, że jest pro, rzucał pracę i nic się tam nie zmieniało wynikowo, poza tym, że mu się życie rozsypało, więc no umiar, no. Trzeba znaleźć umiar. Ciężko, żebym mówił, jak to ma znaleźć umiar. Jeżeli wszystko jest, jeżeli cały dzień ktoś myśli o bieganiu, wszystko jest podbieganie podporządkowane, to jest źle. I tu powinna się zapalić ta czerwona lampka sygnalizacyjna, o której mówisz. Kolejne pytanie od ciebie, Miłka. Co to znaczy być dla siebie wspierającym? Jak to praktykować na co dzień? To nie przerobimy tego na Q&A, bo to jest za krótko. Jak jest być wspierającym? Ja i to jest, bo jest jeszcze reszta twojego pytania, tylko że ono jest później. Mówisz, że teraz jesteś dla siebie wspierający, ale czy zdarza ci się, a może zdarzało wcześniej, że o sobie myśleć po nieudanych twoim zdaniem treningu czy starcie w zawodach? Jak sobie z tym poradziłeś, jak sobie z tym radzić? I właśnie, zdarzało mi się jeszcze całkiem niedawno. Uważałem się, nie wiem, za totalnego przegrywa i człowieka, który no, spieprzył sprawy, bo źle pobiegł. No tak miałem. Ogólnie bieganie i sporty wytrzymałościowe, już powtarzam to chyba któryś raz w ostatnim czasie, że no, przyciągają wielu ludzi, którzy mają jakieś różne swoje problemy, bo każdy ma problemy, ale sporty wytrzymałościowe jakby ciągną pewną grupę ludzi do siebie i tak, no, zdarzało mi się nie być wspierającym dla siebie samego. Bardziej byłem wspierający dla innych, ale dla siebie byłem bardzo, bardzo krytyczny. Często bardzo źle o sobie myślałem, jeżeli zawalałem ważny start albo przez długi czas miałem jakiś zjazd. Jak sobie z tym poradziłem? No, między innymi dlatego przez ponad rok chodzę do psychologa sportowego, który mi wyjaśnił, że no, trzeba się wspierać, a nie dojeżdżać. I tu jest, ja nie rozumiałem tego jeszcze rok temu i zostało mi to jasno wytłumaczone, czy jakbym spotkał małego Bartka, który by zawalił bieg, to ja bym podszedł do niego i powiedział, ej ty śmieciu, co ty zrobiłeś i jesteś do niczego. No nie podszedłbym, bo nie jestem socjopatą. I staram się do siebie podchodzić jak do takiego małego Bartka, czyli go bez oczywiście lukrowania i koloryzowania, że nie, no super, spoko było, tylko wesprzeć na zasadzie, stary, no poszło źle,
to jest normalne w sporcie, że często idzie źle albo tak sobie, ale no musimy znaleźć przyczynę i na pewno sobie poradzisz, bo wypracowałeś sobie różne sposoby na radzenie sobie z tym, co się dzieje źle, więc no, trzeba się wspierać, tłumaczyć sobie, a nie dojeżdżać. Dojeżdżanie, mógłbym tu nazwiskami zawodników, biegaczy polecić, którzy się dojeżdżają, tak jak ja siebie dojeżdżałem i niestety nie wychodzi im to na dobre i mi też nie wychodziło na dobre. Więc tak, zdarzało mi się być złym do siebie. Od dłuższego czasu całe szczęście już tak nie jest. Wdzięczność, praktykowanie wdzięczności, że ja jestem wdzięczny. Nawet jak mi coś nie wyjdzie, to ja już mam taki automatyzm, że nie cieszę się, że mi nie wyszło, ale biorę to pod takim kątem, że okej, nie wyszło, ale to jest nauka i fajnie, że mogę, jestem świadomy i mogę wyciągnąć jakąś naukę z tego i następnym razem dzięki tej nauce jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie jakaś porażka. Także no, to jest bardzo długi i rozległy temat, ale naprawdę bycie wdzięcznym i dobrym dla siebie i wspierającym to jest coś, co zmienia totalnie trening i totalnie zmienia przede wszystkim życie. I trzy, jakie książki polecasz z zakresu samodoskonalenia w aspekcie biegania, żywienia, zdrowia, treningu mentalnego, samorozwoju? Tu trzeba uważać, bo jest dużo dolenia, coachów i tak dalej, i tak dalej. Ja mam szczęście, że współpracuję z Gosią, z psychologiem sportu, takim prawdziwym psychologiem i terapeutą, a nie kimś, kto tam mówi, że słuchajcie, sprzedałem jacht i zaryzykowałem, a jak miał od starego. Więc ja byłem bardzo odczytany w książkach o psychologii sportu. Problem był w tym, że ja nie umiałem, ja wiedziałem, teoria była obcykana w całości, tylko był problem taki, że nie umiałem tego jak przełożyć na siebie. Zupełnie inaczej siebie traktowałem, niż traktowałem wszystkich innych naokoło. Wszystkich innych naokoło traktowałem lepiej niż siebie. I jeżeli ktoś tak ma, to bardzo ciężko mu będzie z książki to wyciągnąć. Mi pomógł psycholog i jakby to, a nie książki, ale jeżeli miałbym książkę jakąś polecić, to na pewno Kopalnie Talentów, to jakiś Szwed napisał. Kopalnie Talentów, każdy rozdział jest poświęcony innej dyscyplinie sportowej, ale też jest o pianistkach albo skrzypaczkach, chyba pianistkach, że po prostu Kopalnie Talentów, jak kopalnia jamajskich sprinterów talentów, czy kiedyś rosyjskich tenisistek, czy nie wiem, biegaczy w Afryce, to nie jest tak, że tam są jakieś cuda, tylko to po prostu jest ciężka praca i uważam, że ta książka jest genialna, jeżeli chodzi o taką motywację, samodoskonalenie i zrozumienie, co jest kluczowe w sporcie, ale przede wszystkim, no, jeżeli ktoś czuje, że ma jakiś problem taki mentalny, taki poważny, bo każdy pewnie ma jakieś różne swoje, to współpraca ze specjalistą, a książki to jakoś tam przy okazji. 38 minut, całkiem szybko. Dzięki wielkie. Chyba po wczorajszej podróży z Cypru jakoś dzisiaj mi się język plątał, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Zachęcam do zadawania kolejnych pytań pod tym filmem. Będę odpowiadał na nie w kolejnych odcinkach lub pod postem i na Facebooku i na Instagramie moim, na Bartek Trenuje. Ja oznaczam zawsze ten post pod koniec każdego miesiąca. Dzięki i do zobaczenia.